nareszcie po bazarach. Nie ma tu bazarów, proszę Państwa. Nie ma, ale jest bazar Różyckiego, bazar Szembeka, moherowi lepsi, moherowi gorsi, ulica Skaryszewska, Praga Południe, tam po lewej Praga Północ była. Także proszę Państwa, polski wedel, proszę Państwa, Park Skaryszewski pomiędzy polskim wedlem i Saską Kępą, że w Warszawie są różne ciekawe rzeczy. Praga Południe, właśnie tam na teres Polski, za tymi sądami, te stare domy, trzeba zobaczyć. Bo na przykład Białystok, Niechata, Warszawa to bazar. Białystok, Niechata, Warszawa to wars i sawa, prawda? Mydło i powidło. Tutaj w Warszawie masz wszystko. Korki na Zielenieckiej, za Stadionem Narodowym tutaj w Warszawie. Gdy jesteśmy na Pradze Południe, naród zdenerwowany, kłótliwy, a gniewają się. Z igły robią widły. Artinfo.pl przedstawia Państwu, prezentuje Warszawę żydowską. Żydowska Warszawa w artinfo.pl. Wejdź, wydarzenia nadchodzące. I tam masz, pokażę Ci się rok 2017, czyli od końca, po żydowsku. A my nie chciałybyśmy, żeby to było od końca, to trzeba pstrykać w drugą stronę, do końca i od początku, do końca i do początku. Stara Warszawa żydowska, stary tramwaj, stara wiara, stary papież, stary wedel polski. Tam za tym teatrem powszechnym Hübner jest przecież prastary, ponad 200 lat polski wedel ma. Także proszę Państwa, Warszawa ciekawa. A tam za tymi sądami na teres Polski, Warszawa, Praga Południe, Północ, trzeba pochodzić, pospacerować i tam dopiero widać stare fabryki, stare budynki, pewnie może nawet niezamieszkałe. Tak stary tramwaj właśnie wygląda, proszę Państwa. Zieleniecka, o dziwo, no teraz to widzicie Państwo, ja tu jestem w takiej porze o pierwszej, gdzie korków nie ma, ale teraz ja wiem, linia Mysia, teraz zapędzili ich do kościołów, niech więcej się pomodlą, to jak przyjdą do nich Świadkowie Jehowy, to może jakaś para będzie w gębie chociaż, bo tak nic nie wiedzą, po co ta wiara, po co ta religia, żeby jakieś uciemiężenie stać, siedzieć ba na mszach. Stać to prawosławni, ale prawosławnych tutaj nie ma, bo to nie jest Anglo-Ameryka, Białystok. Nie ma tu cerkwi, nie ma tu mormonów, byli z USA, Anglo-Ameryki, Białystok. Na krótkowo nikt nie chce słuchać, nikt nie chce zajmować się sprawami duchowymi w linii Warsa i Sawy, Wars i Sawa, Warszawa, Wars i Sawa, mydło i powidło, proszę Państwa. Bazar Różyckiego, tam. Bazar na Szembeka, tam. A jeszcze po prawej i przez Wisłę, przez Most Poniatowskiego na Ochotę. Jak pojechać? To jest na Banacha, tylko nie wiem, chyba już tam zamknęli ten bazar, ale tam chodziłam kilka razy do klubu na kursy pilotów wycieczek zagranicznych. I ciągle mam ten zdany egzamin z języka angielskiego. Tutaj widzicie Państwo, jakoś tam nie mówią po angielsku, nie ma książąt, a tamten princ, co umarł z przedawkowania od tych leków przeciwbólowych, to też tak się nazywa princ, jak ta Bożyszkowska, moja prababcia, mówi, że ona jest boska, boska. I póki co, tak czy siak, możecie oglądać. Nawet na Google wejdź. Felicja Boska. Tak jak słyszysz, kochanie. Felicja Boska. Felicja Boska. Serdecznie zapraszamy. Warszawa żydowska. Czyli Art Info od końca. Art Info, wydarzenia od roku 2017. To przecież wiadomo, że połowa to nieprawda, bo co to można przewidzieć, jakie to będą wernisaże i wydarzenia w roku 2017, jak artystka umrze, galeria rozebrana, prawda, to co? Będzie wystawa pośmiertna, co też ma miejsce.
zapraszamy tutaj na ulicę Skaryszewską. Miał magazyny wasz warszawski polski Mikołaj z siwą brodą, któremu Hanna Gronkiewicz-Walc dała w tych chlewkach magazyn. Wysyłał paczki biednym rodzinom, chociaż sam nic nie miał. Warszawa żydowska. Od końca po żydowsku artinfo.pl